bardzo. Każdy się obudził? Więc ktoś ma pytanie? Czy z tyłu ludzie słyszą? Czy jest pytanie? Tak, czemu nie? Czy tak? Czy nie jest trochę dziwne, że może być ktoś księdzem i jednocześnie buddystą i czy nie ma później takiego etapu, że musi zrezygnować z jednego na rzecz drugiego? Tak, ktoś myśli, że to jest dziwne, wtedy to jest dziwne. Czy można się później rozwijać? Jeżeli na przykład wierzy się w Boga, a nie... A na przykład, tak? Jeżeli 100% wierzy w Boga, to się nazywa Zen. Dobrze, ale ksiądz katolicki, on nie tylko wierzy w Boga, ale także, że Matka Boska była dziewicą, że tak, i to, czy to nie przeszkadza? Jemu, bo może, ja rozumiem, że z punktu widzenia Zen, to to może nie przeszkadza, że katolicy, ale katolicy. A więc dogmaty, nie tylko dogmaty. Katolik, jakakolwiek religia, ma jakiś kierunek. A więc pytaniem jest, czy dogmat jest ważny, czy ten kierunek jest ważny. A więc tak, są katolicy, dla których to byłby wielki problem. Ale są katolicy, dla których nie ma problemu, ponieważ mają bardzo szeroki umysł i szerokie pojęcie, co to znaczy religia katolicka. Na przykład kilka lat temu, 10 lat temu, byłem z mistrzem Zen Sungsanem w Watykanie i tam do hotelu do nas przyszedł pewien monsignor, który wtedy był naczelnym biura, które się zajmowało niekatolickimi religiami. To jest takie biuro. I co się okazało, że ten ksiądz w Watykanie prowadzi grupę Zen dla samych księży, którzy tam pracują. Ponieważ kiedyś praktykował sam w Japonii i ciągle kontynuował tą praktykę. Także na przykład niedaleko Polski, w Niemczech, jest pewien mnich katolicki, nazywa się ojciec Jäger. On jest także mistrzem Zen. Ale ktoś myśli, że to jest niemożliwe, wtedy to jest niemożliwe. Nie? Ale sama praktyka Zen znaczy wrócić do naszej pierwotnej natury. Pierwotna natura znaczy przed myśleniem. Przed myśleniem tam nie ma ani buddyzmu, ani chrześcijaństwa, ani żadnej religii. Także nie ma Zen. A więc każdy może to użyć. No tak, ale to wtedy już taki człowiek nie jest chyba księdzem, nie? Prawdziwego zdarzenia, jeżeli... Czemu nie? Ksiądz potrzebuje czysty umysł też. Jeszcze bardziej, to pracuje z ludźmi. Ludzie mają duże problemy. Jak im pomóc? A więc czysty, klarowny umysł, tak jak nauczycielka mówiła, jest bardzo potrzebny. Nie no, może nie chodzi mi o takiego księdza jogina, tylko chodzi mi o księdza jako księdza, który wierzy w Boga i naucza ludzi wiary w Boga, czyli w jakąś osobę konkretną. Osobę konkretną? To nie jest, ty nie wierzysz w Boga w takim razie. Studiowałeś teologię? Jeżeli później dochodzi do jakiegoś takiego punktu, że musi po prostu porzucić albo jedno, albo drugie, bo jeżeli chce zostać księdzem, to zostaje księdzem, bo nie wytrzymuje na przykład czegoś takiego jak pustka, czy takie głębsze, czy takie głębsze nauki. Ja nie wiem nic o głębokich naukach, ani o pustce. Ale opowiem jedną historię. Tam, gdzie mieszkam, w Stanach Zjednoczonych, blisko mojego ośrodku, który jest na małej uliczce, jest duża ulica. I tam, to było kilka lat temu, był wielki afisz ustawiony na ulicy, tak żeby każde auto, które przejeżdża, widziało to. Przejeżdżający widzieli. Tam pisało, ty potrzebujesz Boga. You need God. Wielkimi literami. Ale to jest problem. To
wejście. Tak, to jakiś kościół sponsorował, to płacił za to reklamę. Ale ja twierdzę, że ci ludzie, którzy sponsorowali to, nie wierzą w Boga 100%. Jako osoba. Ponieważ ty potrzebujesz Boga, to jest wielki błąd. Ja nie mówię, Bóg jest nieskończony w czasie, nieskończony w przestrzeni. Ale co to jest Bóg, jeżeli już mamy rozmawiać o Bogu, że ja nie wiem, może chodzić ja nie wiem, co to jest o Boga, jako wiesz, o wszystko, albo o jedną osobę. Także może byś powiedział, na jakiego Boga się powiesz. A więc nieskończony w przestrzeni... Myśmy się rozumieli to. Dobrze. Będziemy się dobrze rozumieli, okej? Nie wiem. A, jeżeli nie wiesz, to też się będziemy dobrze rozumieć. Jeszcze lepiej. Trzymaj ten umysł, okej? Jeżeli ktoś próbuje ograniczyć, to to już nie jest Bóg. Nieograniczony. Jeżeli Bóg jest nieograniczony w przestrzeni i czasie, już wszystko jest od Boga. A, chodzi o coś takiego. Wszystko jest od Boga, cokolwiek widzimy, słyszymy, czujemy, wszystko już od Boga. Jeżeli weźmiesz coś nieskończonego, weźmiesz jakokolwiek część tego, sama część też jest nieskończona. A więc każdy już ma wszystko. Ty potrzebujesz Boga, to duży błąd. Na odwrót. Może oni by napisali, Bóg potrzebuje ciebie. To bardzo dobre nauczanie. W tym świecie jest dużo cierpienia. Jak pomóc temu światu? Kto ma to zrobić? Bóg? To nasza praca. Bóg potrzebuje ciebie. Jeżeli 100% ktoś wierzy w Boga, wtedy ma ten obowiązek. Ktoś idzie do kościoła, tylko się modli. Boże, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. To nie jest wiara w Boga. Wszystko mamy. Albo ktoś idzie do świątyni Budda, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. To nie jest też właściwe. Ale to twój pogląd, a większość katolików ma zupełnie inny. Dlatego zadałem ci to pytanie, że to nie ma później konfliktu. Tak, jeżeli masz... Trzyma się jakiegokolwiek poglądu, to wtedy zawsze będzie koniec. Okay. Jest więcej pytań? Co to jest? To co to zrozumiałe? Więcej pytań? A, ciekawe. Ja słyszałem, że ktoś dostał przekaz z umysłu do umysłu na stworzenie tej gałęzi. Jakie są inne przekazy jeszcze z umysłu do umysłu? Czy tutaj w Polsce nie wiem, czy coś takiego istnieje, a dam ci przykład przekazu umysłu do umysłu. Okay. W Stanach Zjednoczonych są takie auta, z których ludzie sprzedają lody. I to funkcjonuje w ten sposób, że mają taki dzwonek, bardzo charakterystyczny dzwonek, jest, jeżdżą naokoło różnych sąsiedztw, różnych dzielnic i dzwonią. Tylko dzwonią. Ale wszystkie dzieci już rozumieją. Okay? A więc dzieci wylatują na ulicę i wtedy kupują lody. To jest przekaz z umysłu do umysłu. Zrozumiałe. A
bardzo proste. Jest jeszcze pytanie? Czego mistrzowie golą głowy? Ja nie golę głowy. To ma jakieś znaczenie. Proszę? To ma jakieś znaczenie, jeśli się jest ogolony, czy nie? Tak, to znaczy, że twoje włosy są krótkie. Dziękuję. Proszę bardzo. Tutaj ten mistrz goli głowę. On jest mnichem. Okay? Mnich to jest tak jak policjant. Musi mieć specjalny mundur. Także goli głowę. Wtedy każdy wie, o, to jest mnich. Mam jakiś problem, mogę się zwrócić do niego. Dlatego jest bardzo ważne. Ja też trzymam włosy bardzo krótkie. Jestem złym policjantem. Troszeczkę. Jest jeszcze jakieś pytanie? A więc też mam inną historię, ponieważ mówiliśmy, jak prosty jest zen. Więc dawno temu w Chinach był pewien mistrz sutry, dosyć znany, miał wielu uczni i kiedyś usłyszał, że gdzieś tam niezbyt daleko jest pewien mistrz zen, który stawał się coraz bardziej sławny, być może dlatego, że był nieco ekscentryczny i większość czasu spędzał w drzewie, na drzewie. Na drzewie, tak. Tam miał, zbudował sobie platformę i na tej platformie po prostu mieszkał, ludzie mu przynosili jedzenie i tak dalej. A więc pewnego dnia ten mistrz sutry postanowił pójść do tamtego miejsca i sprawdzić tego mistrza zen, co to za człowiek, co to za nauczanie, że taki sławny się robi. Więc powędrował tam. Pewnego dnia i po jakimś tam czasie, paru tygodniach dotarł do tego miejsca i przedstawił się, miał jakąś konwersację z tym mistrzem zen i na końcu zadał mu to pytanie, po które przyszedł właściwie. Spytał się go, co to jest dharma, jaka jest twoja dharma, co nauczasz? Wtedy ten mistrz zen powiedział: rób dobro, nie czyń zła. No, mistrz sutry parsknął na to. Coś takiego. Przecież nawet 5-letnie dziecko rozumie to. Na to mistrz zen odpowiedział: ty masz rację. Nawet 5-letnie dziecko rozumie to, ale nawet 80-letni człowiek nie potrafi tego zrobić. A więc z jednego punktu widzenia zen jest bardzo łatwy, bardzo prosty. Także jest możliwe powiedzieć, bardzo trudny do wykonania. Ale to nie jest problem zenu, to jest nasz problem. Bardzo trudny do wykonania znaczy, mamy trzy przeszkody. Bez tych trzech przeszkód zen jest bardzo łatwy. Nie tylko zen, życie jest bardzo łatwe. Tylko trzy przeszkody. Każdy z nas odrzuci te trzy przeszkody, wtedy nie ma problemu. Te trzy przeszkody się nazywają ja, moje, mnie. A więc ktoś odrzuci ja, moje, mnie, wtedy bardzo łatwe. Ktoś trzyma kurczowo ja, moje, mnie, wtedy bardzo trudno.